Ten film pokazuje, jak używać BitDrive do synchronizowania folderów na komputerze, dzięki czemu pliki będą synchronizowane zawsze, gdy BitDrive jest podłączony. Znaczniki czasu dla każdej sekcji znajdują się w opisie filmu. Przed rozpoczęciem upewnij się, że aplikacja BitDrive jest podłączona do komputera i zainstalowana. Rozpocznij synchronizację. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem BitDrive, kliknij Synchronizacja plików. Kontynuuj. Zobaczysz dwie opcje synchronizacji plików – domyślne i niestandardowe. W przypadku wybrania opcji domyślne, BitDrive automatycznie utworzy folder o nazwie BitDrive zarówno w BitDrive, jak i na komputerze. Tym razem utworzymy na przykład folder niestandardowy. Kliknij przycisk Niestandardowe. Następnie należy skonfigurować foldery synchronizacji zarówno dla komputera, jak i BitDrive. Kliknij Next – Dalej, aby potwierdzić lokalizację folderu. Personalizacja ustawień zaawansowanych. Możesz kliknąć Ustawienia zaawansowane, aby spersonalizować ustawienia. Można na przykład zmienić wersję pliku i kierunek synchronizacji lub wykluczyć pliki kopii zapasowych na podstawie kryteriów takich jak rozmiar pliku, nazwa i rozszerzenie. Gdy wszystko zostanie ustawione, kliknij Synchronizuj teraz. BitDrive utworzy zsynchronizowane foldery na obu urządzeniach. Wyświetlanie stanu synchronizacji. Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Przejdź do strony głównej i kliknij File Sync w lewej kolumnie, aby zobaczyć stan synchronizacji. Przeciągnij i upuść element do folderu komputera. BitDrive synchronizuje zmiany w czasie rzeczywistym. Jeśli chcesz dodać więcej folderów synchronizacji, kliknij Dodaj i wybierz inną ścieżkę. Można dodawać foldery synchronizacji na różnych komputerach, ustawić kierunek synchronizacji i spersonalizować zaawansowane ustawienia dla każdego folderu. Wstrzymaj lub anuluj synchronizację w dowolnym momencie, klikając ikonę Więcej i wybierając odpowiednie opcje. Jeśli chcesz zmienić folder, kliknij przycisk Zmień folder. Po utworzeniu pierwszego folderu synchronizacji na jednym komputerze, można replikować ustawienia na innych komputerach. Można na przykład zsynchronizować komputer służbowy z BitDrive, a następnie zsynchronizować BitDrive z komputerem domowym. Od tego momentu za każdym razem, gdy podłączysz BitDrive do dowolnego komputera, folder zostanie automatycznie zsynchronizowany, zapewniając, że dane są zawsze aktualne. Aby dowiedzieć się więcej o BitDrive, zasubskrybuj kanał Synology YouTube lub kliknij inny film, aby oglądać dalej.